Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Klimatycznych Newsów. Ja mam na imię Dawid i zapraszam Was na materiał, który dzisiaj przygotowałem. Mamy luty, a w nim kolejne podwyżki cen. Niestety, ale to, co rozpoczęło się w styczniu, trwa nadal. Informowałem Was o tym, że w styczniu podnosiliśmy ceny. W lutym również już podnieśliśmy ceny takich marek jak m.in. Panasonic, AUX, Sevra, Rotenso i Sinclair. Odnotowujemy też nieznaczne, ale jednak podwyżki na materiałach. Znowu do góry idzie cena miedzi. Szacujemy, że w tym roku cena montażu dla klienta końcowego wzrośnie niestety o około 10%. W związku z tym końcowi klienci możecie spodziewać się podwyżek cen całego montażu wraz z urządzeniem o około 300, 400, czasami nawet 500 zł. Wraz z lutym przyszedł pierwszy konkurs w naszym sklepie internetowym www.shopklima, w którym do wygrania m.in. odkurzacz przemysłowy, komplet odzieży roboczej, softshell, torba sportowa i wiele innych nagród. Zapewne zastanawiacie się, co trzeba zrobić, aby wziąć udział i wygrać w tym konkursie. Otóż wystarczy kupować i instalować urządzenia marki AUX. Firma lub osoba, która dokona zakupów na największą kwotę, będzie miała możliwość zgarnąć te wszystkie nagrody. Dodatkowym warunkiem jest oczywiście regulowanie płatności za faktury w sposób terminowy. Z informacji, jakie uzyskaliśmy dla osób, które nie wygrają pierwszego miejsca, no bo wygrany może być tylko jeden, przewidziane są nagrody pocieszenia. Dodatkowo w ostatnich dniach na naszym kanale pojawiły się filmy promujące urządzenia marki AUX. Specjalnie dla Was nagraliśmy tam kilka materiałów, w których opowiadamy o najbardziej popularnych urządzeniach, czyli o urządzeniach ściennych. Z nich możecie dowiedzieć się, co piszczy w danym urządzeniu, jakie to urządzenie ma funkcje i jakiemu klientowi możecie je zaproponować. Kto jeszcze nie oglądał, zachęcam do obejrzenia zaraz po tym odcinku Klimatycznych Newsów. Marka Rotenso wprowadza w tym roku na rynek nowy model, a tak dokładniej mówiąc, nie będzie to koniecznie nowy model, ale taki upgrade starego modelu, mianowicie model Elis, mam nadzieję, że jest Wam znany. Tym razem pojawi się Elis w odsłonie Silver, czyli srebrnej. Dokładna data ukazania się sprzedaży nie jest jeszcze nam znana, natomiast wiemy już o tym, że urządzenie będzie kosztowało katalogowo 2699 zł netto. Będzie ono wyposażone w standardzie w modem Wi-Fi oraz w możliwość sterowania z pilota powietrzem we wszystkich kierunkach, lewo, prawo, góra i dół. Jeżeli coś więcej dowiemy się w tym temacie, z pewnością zostaniecie o tym poinformowani. Przypominamy, że do końca lutego należy rozliczyć się z czynnika za rok poprzedni, czyli jeżeli kupowałeś jakiś czynnik lub odzyskiwałeś czynnik z jakichś urządzeń, to należy dokonać rozliczenia. Jeżeli nie zakupowałeś czynnika, czyli nie kupowałeś go w oddzielnych butlach, pomijamy ten czynnik, który przychodzi fabrycznie w urządzeniu, to możesz pominąć ten materiał i nie będziesz musiał składać zerowego bilansu. Dla tych wszystkich, którzy jednak muszą się rozliczyć, zachęcam do obejrzenia wideo, które dla Was przygotowaliśmy. Link do niego znajdziecie tutaj na YouTubie w opisie tego filmu, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób złożyć zeznanie do systemu BDS, czyli do bazy danych sprawozdań. Na koniec mamy dla Was prośbę. Dajcie nam znać, jakiego rodzaju newsy chcielibyście usłyszeć w Klimatycznych Newsach. Jeżeli macie jakieś newsy, które chcecie tutaj usłyszeć, to również podsyłajcie je do nas na adres kontakt@shopklima.pl. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, no to bardzo prosimy o łapkę w górę, o subskrypcję naszego kanału. To nam daje takiego motoru do tego, żeby robić te materiały dla Was w większej ilości. Dzięki raz jeszcze za uwagę i widzimy się w kolejnym, prawdopodobnie marcowym odcinku Klimatycznych Newsów. Do zobaczenia.